Witajcie! Dzisiaj trochę inny film. Nie oglądam telewizji, a chcę wam coś o tym powiedzieć, bo nie tyle, że... chodzi o sytuację polityczną, słuchajcie. Przede wszystkim jest afera o tak zwaną praworządność. No ludzie litości, od Niemców mamy się uczyć praworządności, od Francuzów. Dzieleją ludzi pałami i tak dalej na ulicach. No dajcie spokój, no po prostu to byłaby jakaś farsa. Ale czy od Niemców, którzy dobijają własny naród? Bo zobaczcie, co się dzieje na ulicach. Także to co wam telewizja pokazuje, to jest żart i kpina z nas, po prostu jako ludzi, którzy to oglądają, którzy na to patrzą i jako tych, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Ale powiem wam jedną rzecz a propos Unii. Od samego początku, ja nie wiem, kiedy Polska weszła do Unii, czy to był rok 2008, czy jakiś inny, bo to jest dla mnie w ogóle bez żadnego znaczenia. Dla mnie wejście Polski do Unii to była porażka, dlatego że kierowałem się zawsze od samego początku polską racją stanu. I jeżeli byśmy sobie przeanalizowali ilość zniszczonych, zdewastowanych, rozwalonych przedsiębiorstw, zakładów i fabryk, w zamian za wybudowanie autostrad za nasze pieniądze, no to powiem wam, że nie ma to absolutnie żadnej racji bytu. I jestem absolutnym przeciwnikiem Unii Europejskiej i zawsze byłem i tak pozostanie, dlatego że jeżeli mamy współpracować w ramach jakiegoś tam kołchozu, układu, stowarzyszenia czy czegokolwiek, jakby to człowiek nazwał, no to ma być to na zasadach normalnych. Ma być to na zasadach współpracy. Obie strony mają korzystać, a nie tylko jedna, a druga dostawać lanie. Także a propos, będą teraz pewnie przeciwnicy mówili, że przecież dostajemy dopłaty. No ludzie kochani, przecież te dopłaty to są tak naprawdę nasze pieniądze. My z Unii nie dostajemy nic za darmo. Tam trzeba ogromną kasę wpłacić, która łaskawie wróci do Polski. Więc przemiał, słuchajcie, mało tego, jakie są koszty obsługi tej kasy, to jest w ogóle nieopłacalne. Druga sprawa bardzo, bardzo istotna, to pamiętajcie, że 70 centów z każdego euro, które przychodzi do Polski z Unii Europejskiej, wraca z powrotem do Niemiec. Więc ja nie widzę po prostu tutaj w ogóle żadnego uzasadnienia dlatego dalej powiecie mi, że dobra, pracujesz w Niemczech i pewnie cię Niemcy już nie będą chcieli. Bzdura. Niemcy sobie nie pozwolą na to, żeby polskich fachowców odesłać i nie wpuścić ich z powrotem. To jest niewykonalne. Dlatego, że ich gospodarka by się po prostu rozleciała. Jeżeli weźmiemy, słuchajcie, ja mam już jakieś tam doświadczenie w pracy za granicą i powiem wam, że Polacy to są rzeczywiście, to jest jedyny naród, który utrzymuje tą gospodarkę. Przecież jak widzę, oczywiście zdarzają się wyjątki, ale ogólnie jak widzę ludzi z różnych krajów, którzy przyjeżdżają do Niemiec i tam pracują, to naprawdę jest mało fachowców, a Polacy naprawdę są na każdej budowie i widać, że się znają na tej robocie. Szanują tą pracę i naprawdę ja jestem pełen podziwu dla Polaków. Także to nie jest w ten sposób, że nas Niemcy nie wpuszczą i będziemy przyjeżdżali, dziadowali i tak dalej. Nie. Druga sprawa rzeczywiście w Polsce, jeśli chodzi, ja nie wiem jak teraz przez ten cały bałagan, bo tego inaczej nie można nazwać, który się zaczął na wiosnę, chyba jakoś tak, że tu się wszystko po prostu rozwala i tak dalej. No rozwala się, bo ktoś za to bierze kasę. Przecież to wiadomo, że to nie chodzi o jakieś tam specjalne, że ktoś się o nas martwi i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie na relacje ludzi, którzy byli w szpitalach. Pustki świecą, nikogo tam nie ma. Kolejna sprawa, zobaczcie na reakcję ludzi, którzy... ludzi, którzy zrobili ze Stadionu Narodowego szpital, gdzie on jest pusty. I na co czeka? Na nic.
To jest po prostu żart i kpina z nas wszystkich, a tu się nakręca. Oczywiście media, wiadomo, w czyich są rękach. Tak, wszystkie media, gazety, radio, telewizja tam w znakomitej większości. I ktoś za to bierze kasę, żeby napędzać tą spiralę po prostu tej bzdury, bo nie można tego inaczej nazwać. I po co? I wiadomo wszyscy po co. Oglądamy te filmy albo te same, albo podobne i wszyscy wiemy po co to i dlaczego to jest i przez kogo zrobione. No także nie będę do tego wracał, ale chodzi ogólnie. Jeżeli Unii się nie podoba zachowanie Polski i Węgier, to wychodzimy z tego kołchozu i zobaczymy, kto tu będzie kwiczał. Bo rzecz jest w tym, że Unia nam jest potrzebna jak psu piąta noga, natomiast Polska Unii jest bardzo potrzebna. Pamiętajcie, że my jesteśmy 40-milionowym narodem, biorąc pod uwagę, że nas w Niemczech jest, tylko w Niemczech powiedzmy, jest około 3 milionów. No to teraz, jeżeli Polacy sobie wyjadą albo nie zostaną wpuszczeni do Niemiec, bo wychodzimy z Unii, no to nie ma dla nas pracy, to niemiecka gospodarka leży. Bo tam się nie potrafią obejść bez Polaków. Zanim oni nauczą, jeżeli nauczą innych takiej pracy, jak Polacy robią i tej roboty i w taki sposób, minie parę lat. Ciekawe, czy gospodarka niemiecka to wytrzyma. Oczywiście pod warunkiem, że tamci się tego nauczą. Tym bardziej, że było przecież już parę razy mówione w radiu, w telewizji, może w telewizji nie, ale w radiu, w gazetach piszą, że niemiecka gospodarka bez Polaków sobie nie poradzi. Także trzeba to wziąć pod uwagę. Ja tu nie staję absolutnie po niczyjej stronie, staję po stronie Polski, bo to jest polska racja stanu. Naprawdę, tu trzeba, jeżeli nie podoba się nic, oni chcą nam wprowadzić swoje chore prawa? Chore prawa, autentycznie, bo tego się nie da inaczej nazwać. Co oni chcą nam wprowadzić? Bo ja nie wiem, o co jest afera. No trzeba skończyć z systemem, zobaczcie na Czechów. Czechosłowacja skończyła z komuną w jeden rok chyba. W 89 czy w 90 roku odsunęli wszystkich sześciusieńkich urzędników od koryta, z zakazem pracy, emerytura, do widzenia, czy skazany, obojętnie, posłoni się pozbyli wszystkich na raz. Zobaczcie dzisiaj na Czechów. Zobaczcie, jak wygląda Skoda. Na przykład, tak mi przyszło w tej chwili do głowy, zakłady Skoda. Dobrze, one są sprzedane Niemcom, ale jest to marka czeska. Została. Taki przykład tylko. Dlaczego u nas to wszystko? Przecież jeszcze w latach 90. pisano na przykład o zakładach Diora, ile dobrze pamiętam, że jest to największe zagrożenie dla zakładów niemieckich, zakładów elektronicznych. I co się stało? Świetnie prosperujący zakład rozwalili w strzępy. Nie została nawet cegła na cegle. Tam jakieś, nie wiem co tam w tej chwili jest, czy galeria jak zwykle, czy parking. Bo nic innego po tych zakładach nie zostaje. Także to, słuchajcie, trzeba wziąć pod uwagę. Jestem przeciwnikiem Unii i zawsze byłem, a to dlatego, że nie jest to na równych zasadach. A jeżeli ma cośkolwiek być i coś powstać i ma być z tego korzyść, bo idea jest taka... O, sarenki sobie biegną. Trzy. I tu zaraz pobiegną teraz. Idea jest taka, słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie widać. O, i stop. Idea jest taka, żeby to było, ten kołchoz był dla ludzi. To my mamy być beneficjentami tego, że na górze się dogadują, a nie oni. Także jeżeli, zobaczcie, Anglicy wcale nie płaczą, oni wyszli z Unii Europejskiej, jest świetnie. To media nakręcają tą chorą spiralę tego strachu wszystkiego i tak dalej, że co to będzie, jeżeli my wyjdziemy z Unii? Nic nie będzie, będziemy dalej sobie żyli, funkcjonowali, będzie świetnie. Pamiętajcie, że jesteśmy w sytuacji, której rolnictwo jest jedyną potężną gałęzią gospodarki, która może podbić naprawdę kawał świata w Polsce. Bo my potrafimy. I oni o tym wiedzą. I dlatego się po prostu w tej chwili rzucają na rolnictwo. Piątka Kaczyńskiego. Ja nie sądzę, żeby to była po prostu taka o sobie, nie wiem, niezaplanowana, nieprzemyślana akcja przeciw rolnikom. Tu trzeba się dobrze zastanowić, czy... Bo ja też nie sądzę, żeby Kaczyński zrobił to specjalnie.
tu musi być po prostu drugie dno tej sprawy, bo nie wierzę, żeby człowiek takiej kategorii jak Kaczyński sam zdecydował na upadek swojej partii. Bo rolnicy nie zagłosują, za nic w życiu nie zagłosują na Kaczyńskiego w przyszłych wyborach na PiS. To już jest temat pewny. I pozostaje w tej chwili potężne, wolne miejsce dla kogo? Dla partii na pewno narodowej. Dlatego, że my mamy już dosyć lewicy, bo wiadomo, co nam wprowadzi, PO-wców, bo wiadomo, co nam wprowadzą. Oni patrzą tylko na czubek swojego nosa i jak tutaj podlizać się Niemcom, bo tutaj nie ma nic wspólnego z polską partią, absolutnie nic. No i Prawo i Sprawiedliwość, które też nie ma tutaj takich, muszę powiedzieć, oni dobrze zaczęli. Ale to, co teraz się zrobiło, to jest żart. I to mi się bardzo jako rolnikowi nie podoba. Dlatego zostaje miejsce dla Partii Narodowej, która już nie będzie sprzedajną partią w żaden sposób, idącą na układy, które szkodzą Polakom. Tu trzeba twardo stawiać warunki. Oczywiście bardzo dobrze, że w tej chwili powiedzieliśmy, że nie zgadzamy się i jest weto Polski i Węgier dotyczące budżetu. Bardzo dobrze. Absolutnie pochwalam, bo tak ma być. I my mamy dostawać normalnie równe pieniądze, tak jak dostają Niemcy, Francuzi czy inne państwa. Mało tego, słuchajcie, przede wszystkim jeśli chodzi o dopłaty, należy to zmienić absolutnie w całości. I nie patrzeć, że ten na przykład jest w Estonii, a tamten jest w Hiszpanii. Tylko patrzeć na klasę ziemi. I rolnik powinien dostawać takie dopłaty, jaką ma klasę ziemi. Dlatego, że ile musi sypnąć, oczywiście ja mówię tutaj o konwencjonalnym rolnictwie, ile musi sypnąć nawozów rolnik, który ma pierwszą klasę ziemi, o ile w ogóle musi coś sypnąć, a ile musi sypnąć rolnik różnych naprawdę rzeczy do ziemi, który ma klasę piątą czy szóstą. Także to jest nieporównywalne i robienie dopłat dla rolnika numer jeden, nie patrząc na to, na czym on gospodaruje, jest absolutnie nie fair. Bo to jest jego zakład pracy. Ziemia to jest zakład pracy. Także to w ten sposób trzeba zastosować, a nie dlatego, że on jest Niemiec, dlatego, że on jest Francuz, dlatego, że on jest, nie wiem, skądś inąd, to on będzie dostawał większe dopłaty, bo coś tam. Tu nie ma żadnego uzasadnienia. Jesteśmy takimi samymi rolnikami w całej Unii i mamy takie same problemy. To tyle, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć na temat sytuacji obecnej. To jest moje zdanie od lat, identyczne i nie zmieniam go i nie mam zamiaru go zmienić. Tylko dlatego, że ktoś mi coś powiedział albo że Unia. Nie ma dla mnie argumentu Unia. Dla mnie argument jest Polska. I jeżeli ktoś chce z nami współpracować, no to słuchajcie, trzeba oczywiście bardzo dobrze, ale trzeba się jakoś, to musi być współpraca. A nie na zasadzie, słuchajcie, wiecie co, Polacy, czy wy się dacie wykorzystać? A jeżeli się dacie, to na ile? Co wy nam możecie dać, a my pomyślimy, czy wam coś damy? Nie, 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 to nie są negocjacje i w takich przypadkach, w takiej atmosferze to rozmów się nie prowadzi. To tyle mojego zdania na temat sytuacji dzisiejszej i co z Unią Europejską. Trzymajcie się pozytywnym. Cześć.